Cześć, witam Was w kolejnym odcinku unboxingu i już patrzę na razie wizjer kamery. Wydaje się, że wszystko się nagrywa dobrze. Chodzi mi tutaj o temat tak naprawdę ostrości. Chyba ta ostrość jest, że nic mi się nie przestawi, stąd mogę przystąpić już do omawiania. Co jest tematem dzisiejszego odcinka? No to już wiecie, skoro oglądacie. Chodzi o Vectrona Einzig Anders. O, tak to chyba było. Jak się mówi szybko, jakoś bezwiednie w rozmowach, to dużo prościej. Jak mam tak powoli wyartykułować, to czasami jest ciężko. Nowość LS Model zapowiadana na 2021 rok. Swojej premiery doczekała się na początku 2022 roku. Tak naprawdę ukazał się ten Vectron w parze. Jest to okolicznościowe malowanie DB Cargo. Ukazał się w parze z drugim takim też okolicznościowym malowaniem DB Cargo, coś tam z zielenią, zapomniałem w tym momencie, wyleciało mi z głowy, jaki tam był napis. I lokomotywy te tak naprawdę są troszeczkę odskocznią od czerwonej barwy Ferkers Road w DB Cargo. Mieliśmy IM European, to model wydany przez Roco, coś tam jeszcze, takie modele już Wam prezentowałem w unboxingach od firmy Roco. I IM Backbone to jest model Roco, który teraz ma wejść do sklepów, też interesujący, przy czym akurat te malowania z reguły nie są pojedyncze na jednej maszynie, ale na dwóch, czasami trzech, a może i więcej egzemplarzach. Tak jak mówię, zerwanie DB Cargo z tą czerwienią, wejście tak naprawdę też w pewną tematykę, w pewne hasła, które coś tam promują, na coś zwracają uwagę, i tak jest właśnie z tym modelem. Ale oczywiście nie wchodzimy tutaj w meandry poprawności politycznej czy jakiejkolwiek innej promowanej przez korporację niemiecką, tylko nas interesuje model. Dlaczego nas ten model interesuje, model niemiecki, dlaczego mnie interesuje? Bo wjeżdża do Polski. I teraz tak, drugi z modeli, o którym wspomniałem, wydany równocześnie przez LS Models, też tak samo. No i tu jest dylemat. Z ciężkim sercem chyba jednak zdecyduję, że nie kupię sobie tego drugiego modelu. No, może gdzieś kiedyś jednak dojdę, że kupię i wtedy będę tego szukał, ale tak naprawdę problem jest zawsze w jakiś sposób no, bardzo prozaiczny, finansowy. Te modele są zwyczajnie drogie, 200 kilkadziesiąt euro za analogowy model lokomotywy, to jest jednak słono, tak? To są duże, duże pieniądze, aczkolwiek to jest LS Models, wiadomo za co się płaci, zdecydowanie warto zapłacić więcej jak za modele konkurencji. No dobrze, tyle przemowy, pokażę Wam jak wygląda model, może najpierw etykietę. Model o numerze 16075 i tak jak mówię, wersji analogowej. DB Cargo, IM Einzig Anders, lokomotywa o numerze, jest to lokomotywa 193-366, rejestracja oczywiście DB. No i jak widzicie, pudełko jest zapakowane fabrycznie. Ja go nie oglądałem, tak samo nie oglądał go sklep z Lippe, w którym go kupiłem, mimo że oni podobno przed pakowaniem oglądają modele, żeby nie było reklamacji. Jak widzicie, absolutnie nie jest to prawdą, nie wszystkie modele oglądają. No i nie wiem, czy teraz rozciąć, czy odkleić te naklejki. Może po prostu rozetnę i tyle. Z jednej strony plomba, z drugiej strony i już możemy wyjąć model. Już coś na ten temat, jakie zdjęcia czytałem na polskim forum,
Oczywiście, jak to u nas, nie może się obyć bez krytyki. Krytyka była pod kątem malowania dokładnie techniki, czyli chyba jest to zrobione jak to, co krytykujemy w Rocco, co krytykujemy ostatnio też i w Pico, czyli tak zwane naklejkowe malowanie. Zaraz to zobaczymy, zaraz to Wam pokażę i ocenimy. No, powiem szczerze, że trochę się obawiam tego, no bo to jakby nie było, kupując model za bardzo wygórowane nieco pieniądze, to człowiek się spodziewa, że dostanie coś naprawdę idealnego, a nie zawód. No to zaraz zobaczymy, co to będzie. Ja go jeszcze nie widziałem. O, spójrzcie na sposób pakowania w gąbce. No tu ileś tam części do montażu, w tym pełne pasy do uzbrojenia, sprzęgi, węże. Nic więcej. Instrukcje mieliśmy. Zapakowanie bardzo porządne. Te folie oczywiście do wyciągnięcia. A tu dalej mamy sam model. O właśnie. Wszystko tu jest fabrycznie zrobione. Trzeba to też rozerwać, rozciąć, no rozciąć tą taśmę, bo nie chcę porwać folii. Folia do zapakowania modelu jak najbardziej będzie jeszcze potrzebna. Nóż jednak tępy. Muszę go naostrzyć. Udało się jakoś. O, to i tak może po prostu zerwę bez noża. Pozbyć się tej taśmy samoprzylepnej. Z drugiej strony jeszcze jest. Tak, jeszcze jest to na górze. Ostatni element i oczywiście bez przewracania modelu, bo po co? Spróbujemy to rozpakować, uwolnić z tej folii. Już jest uwolniony i tak. Vectrona tutaj firmy LS Models, już Wam pokazywałem, to był DB Cargo Polska, taki czerwony DB Schenker Rail Polska, chyba w tych oznaczeniach. Także już wiemy, jak to wygląda. Też było identycznie zapakowane. Tutaj zabezpieczenie dachu tymi dwoma gąbkowymi z twardej gąbki elementami i już widzimy. Widzimy i podziwiamy, tak? Przyglądamy się, jak to wygląda. Sobie poszukam, gdzieś tutaj miałem pensetę. Miałem, ale się gdzieś schowała. Muszę wstać i jej szukać, chyba tu. No i tak, spójrzcie na izolatory, na przewody, na trąbki tutaj takie delikatne, no na same pantografy, tu jakieś przewody. Wygląda to pięknie. Pokazywałem właśnie, jak pokazywałem te czerwone Vectrony, albo osobny odcinek, albo w unboxingu zrobiłem porównanie, żebyście zobaczyli, jak to wygląda z konkurencyjnymi, z Rocco. I załóżmy, tam chyba był jeszcze Trix, no wiadomo, jeszcze możemy porównać sobie do tego Pico, ale to Pico to niedawno widzieliście przy porównaniu tej samej lokomotywy, dwóch różnych modeli, jednego firmy Rocco, drugiego Vectrona firmy Pico, no tu teraz mamy ten LS Models. No i tak, rzeczywiście jest troszeczkę ten napis naklejką. Muszę wstać i zobaczyć, czy pod światło to pokazuje. Trochę widać. Ale wiecie co? Tragedii nie ma. Naprawdę. Bałem się, że będzie gorzej. Bałem się, że będzie to jakoś wyglądało nieciekawie. Jak na tych Vectronach tu właśnie na Vectronach RegioJet. Tu wygląda to jednak sporo lepiej, po prostu zwyczajnie wygląda to lepiej. No, telefonu nie odebrałem, słyszeliście, stwierdziłem, że jednak skończę sobie tutaj narrację i wtedy odzwonię. No, ale zawsze w jakiś sposób to z rytmu wybija.
No i co? Zastanawiam się, czy tu cały czas, jak oglądałem zdjęcia tej lokomotywy, czy tu mamy język polski. Wydaje się, że napis różnorodni pochodzi z języka polskiego, no tylko, że jest tak naprawdę w liczbie mnogiej. Nie wiem, jak tu w innych językach, czy tu jest liczba mnoga. My tutaj mamy ten przymiotnik w liczbie mnogiej i to jest ten podstawowy problem tu, czy uznać, że to jest z języka polskiego słowo różnorodni, czy jednak z innego jakiegoś słoweńskiego, gdzie brzmi to bardzo podobnie. Nie pasuje mi, bo tu jest, jakby nie było, to I am, tak? I am z angielskiego ja w liczbie pojedynczej, einzig anders, czyli różnorodny po niemiecku, i to niemiecko-angielski w jakiś sposób ze sobą gra, ale ja jestem różnorodni, no to średnio. Stąd zastanawiam się, czy to rzeczywiście polski, czy nie polski. Jeśli tak, no to bardzo miły akcent. No a tak naprawdę, co tu dużo mówić? Samo malowanie bardzo efektowne, zwyczajnie ładne, no i zwyczajnie mocno polityczne. Poprawność polityczna tu w Niemczech w temacie akurat, no nie ma co owijać w bawełnę preferencji seksualnych, jest bardzo duża, zupełnie inne jest nastawienie społeczeństwa. Ja nie będę tego tłumaczył, uzasadniał czy coś, czy wypowiadał się na ten temat, bo nie czas i miejsce, nie ta tematyka filmów, a poza tym no cóż, moja prywatna sprawa, tak jak i wasza. Niemniej jednak ten temat właśnie tęczowych kolorów, logo tęczy i tak dalej pojawił się. To była reperkusja na to, co działo się w Polsce i na Węgrzech te 2-3 lata temu. Temat może kojarzycie, jakie u nas jest polityczne, oficjalne podejście, jakie jest podejście na Węgrzech. Jest to generalnie wbrew jakiemuś ogólnie przyjętej poprawności politycznej, stąd od razu w Niemczech tutaj mogę przyznać, że dosyć zawrzało i z każdej strony, dosłownie z każdej strony, ze strony firm, osób prywatnych i oficjalnie nastąpiło tutaj takie dosyć duże pokazanie, że jednak preferencje to jest prywatna sprawa, państwo nie powinno się do tego mieszać i tak dalej. I wiele firm w ten sposób to przejawiało. Jak tu mamy przykład właśnie DB Cargo, też wydaje mi się, że aluzja tutaj jest wyraźna i tego dotyczy, że jesteśmy właśnie różnorodni pod kątem tutaj preferencji seksualnych i tyle. I jak rozumiem, ma to, no nie będę tego tłumaczył, no generalnie możecie się domyślać, co chcą przekazać, jakie to ma konotacje, jakie to ma znaczenie i tyle. Dobra, to jest naprawdę temat dosyć poboczny, nie o tym tutaj dyskutować i też nie bardzo mam ochotę dalej poruszać ten temat, bo po co się w komentarzach tutaj przerzucać argumentami różnymi. Dobra. Malowanie, tak jak mówię, efektowne, temat w jakiś sposób polityczny, tak jak i na innych z tej serii, tak, Europejczyk tak samo, tam z zielenią, to też temat ekologii, temat przynależności wspólnoty europejskiej, tutaj preferencji seksualnych i innych, no tak sobie firma przyjęła, że będzie to propagowała w jakiś tam sposób, taką tolerancję i tyle. Ale pooglądajmy więcej tego Vectrona, bo może to was najbardziej chyba interesuje w tym filmie, a nie jakieś gadanie o rzeczach, na którym szczerze mówiąc też się nie bardzo wyznaję. Nie jestem socjologiem, psychologiem, seksuologiem czy kimkolwiek innym, żeby tutaj się w jakiś sposób produkować, uzasadniać. To kompletnie nie moja bajka, nie moje zagadnienia, nie moje tematy. Tak, ja mogę pokazać modę. No i tak, wygląda fajnie, chociaż tu sposób odlania tych schodków, jak widzicie, nie jest super idealny. Tutaj mamy jakąś skazę, jakąś wadę. Jest
tak jakby po prostu ten plastik był niedolany, przypiłowany. No ale okej, okay, to nie ma co takich rzeczy się tym przejmować, stresować, robić z tego ajwaj. Wyszło słońce za oknem, także ciut się powinno lepsze światło, jest fajnie to wygląda, a ja oglądam. Drzwi nie są otwierane, wózek, przepraszam, schodki tu widzicie są na wózku odlane, to jest rozwiązanie, które robi wiele firm modelarskich przy lokomotywach. Dlaczego? No po to, żeby ten wózek się obracał, bo jakby te schodki były tu razem odlane, to ten wózek by się nie obrócił w łuk na makiecie, w życiu by ten model, ta lokomotywa by nie wjechała. Właśnie, to może przewrócę na drugą stronę. Zobaczymy dokładnie to samo z drugiej strony. To mega ostrożnie z tą lokomotywą. Ja ją tak kładę na boku, ale tu też kładę ją jakby nie było na tych poręczach, które są zamontowane. Ten, nie wiem, czy to jest plastik, czy to jest jakiś metal. Tutaj mamy ewidentnie plastik. O, tu widzicie, że ta jakoś średnio się trzyma. Czy ona była klejona? Tak, była klejona, więc tu jakaś kiedyś kropelka minimalna kleju będzie potrzebna. Może ją właśnie poruszyłem. Nie wiem. I patrzę z boku. Model wygląda ok. Tak jak mówię, troszeczkę ta flaga tęczowa, ona jest trójwymiarowa, ale tego nie widać, jakie jest fajne odcięcie tego. Natomiast tu te napisy, poszczególne litery tego napisu Einzig Anders, szczególnie na tych ciemnych kolorach, ciemnoczerwonym, widać, że są tak jakby trochę trójwymiarowe. Ale powiem tak, robić z tego jakieś ajwaj i awanturę i powiedzieć, że ja tego w życiu nie kupię, bo to się nie nadaje, no to dobrze, to proszę bardzo, to proszę czekać na to, aż Roco może kiedyś zrobi ten model lokomotywy. Oczywiście jak zrobi, zrobi identycznie, taką ma też technikę, Pico też tak może zrobić, więc na co czekać, na jakiegoś, nie wiem, ideał niedościgniony, który może nigdy się nie ujawni. I sądzę też, że nawet jeśli ktoś uważa, że prywatnie ktoś zrobi lepiej, to wydaje mi się, że chyba nie do końca, bo zrobienie takiego malowania wcale proste nie jest, żeby to odwzorować właściwie wszystkie wymiary i tak dalej, wydrukować taką folię, równiutko ją przykleić. Są owszem, niektórzy potrafią robić fajne konwersje lokomotyw, ale wydaje mi się, że taka konwersja jednak raczej nie będzie jakości fabrycznej. Stąd nie ma co tutaj rozpaczać, odwalać rejtana, że się nie chce tego modelu kupować. Jeśli się Wam podoba, to po prostu trzeba go kupić. O, pytanie, jak z ostrością tu na czole? Chyba mogę mieć trochę za blisko. O, tak wstałem aż, to skrzypienie krzesła, żeby pokazać. Chyba jest ok. Gniazda sprzęgów z obu stron. O, teraz widać, ostrość złapała się. Firma LS Models nie robi tak jak załóżmy Acme, która w swoich elektrowozach jedna strona jest uzbrojona w pas uwzględniających założenie sprzęgu, druga z reguły nie. O i tak wygląda ta lokomotywa. Może pora by zajrzeć do środka, jak to się otwierało, czy to jest rozkręcane, czy to jest ściągane. Tak jak trzymam, to mi się wydaje, że to jest po prostu ściągane. Kiedyś już otwierałem, ale nie pamiętam. Nie, chyba muszę spojrzeć do instrukcji. Chociaż zatrzaski tak jakby wpadły na swoje miejsca. Aha, są zatrzaski, nie ma żadnych śrubek. Czyli dobrze się do tego zabierałem. Ciasno, tak jak mniej więcej w Pico w siódemkach, a to chyba wyszło już. No i tak, jeszcze raz z tej strony. No i dziwnie, za bardzo pod kątem mi to schodzi. Właśnie mi się przód zaczepił. No i dobrze. Wyszły też te listwy oświetleniowe. Je będzie trzeba jakoś z powrotem ułożyć w swoich miejscach. Pamiętam, że był problem w tamtym drugim z tymi drobnymi elementami, które są lekko tu. O, widzicie, spójrzcie,
one są, te elementy, bardzo lekko przyklejone do tego i w tamtym się odkleiły. To nie przeszkadza, bo one tutaj mają tak jakby takie zapadki, więc też obudowa jest, wchodzi ciasno, więc jak już się założy na ten, to je można wcisnąć i one na, nie zgubią się gdzieś na makiecie. I patrzcie, tu widzę, że już mi się jedna właśnie część w ten sposób odczepiła, będzie trzeba ją znaleźć i włożyć. Tu są wszystkie. No jak to położyć? Chyba jakoś na boku. Spójrzmy na folię, czy jest ta jedna część. Widać ją gdzieś? Nie widać. To może jest w pudełku. Będę musiał się cofnąć do filmu i obejrzeć, czy przy prezentacji miałem wszystko. A już spojrzę też pod stół. Nic nie widzę, żeby mi coś zleciało. Więc pytanie, czy czegoś mi brakuje, czy gdzieś mi się to schowało. No i zobaczę, czy później sobie na własnym filmie, czy to było, jak obracałem lokomotywę. Dobra. Dekoder. Dekoder wchodzi, jak rozumiem, tu. Albo i nie tu. Spójrzmy jeszcze raz w instrukcję. Dekoder wchodzi tu. Tu mamy zasilankę. MTC21. Zdejmę zaślepkę. Wcale nie jest prosto. Nie ma jak jej złapać. Siedzi mega ciasno. Może ją właśnie z tej strony trochę podważam. Schodzi. To niestety sprawy nie ułatwiają te przewody. Zawsze to jest. Człowiek się stresuje, czy przypadkiem się ich nie uszkodzi. Oj, dobra, zleciało. Już dekoder. Mam nadzieję, że dobry, pudełko otwierane. Nie wiem, do czego otwierałem, do czego wykorzystywałem. ESU nieopisane, że uszkodzony, więc może nieuszkodzony. 59629. Tutaj też miałem historię z tymi dekoderami do właśnie lokomotywy LS Models. Jeśli później okaże się na makiecie, że coś jest nie tak, jakieś dziwnie zamapowane, czy po prostu nie działa, to będę musiał sprawdzony, wykorzystywany już dekoder ESU gdzieś tam zakupić i jeszcze raz zamontować. Ale to zobaczymy, czy cokolwiek będzie działało, jak postawię to na makiecie. Jeśli nie, to kiedyś będę musiał wrócić do tego tematu. Dobra. Już go tu jakoś delikatnie zamontuję. Równo, równo. Ten kabelek jednak lepiej by to było. Dobra, jest luźno, nie przyszczypnął się tu też, nie, też jest luźno, fajnie. To mogę spróbować założyć z powrotem obudowę. Co też takie proste nie jest, bo trzeba najpierw założyć te pasy chyba. Swoje miejsca, czy one tu gdzieś są, one może były tu. Nie, one raczej. Dziwnie to jest rozwiązane. Czy one powinny wejść tu? Czy może były odwrotnie? Tak, żeby tej taśmy nie łamać. No ale to nie wydaje mi się, że... A, już wiem. Nie no, jak to mogło być? Ewidentnie diody są tu, z tej strony, na górze, więc to powinno chyba wejść. A, już widzę, jak to powinno być. To powinno być tak. Nie tam, gdzie pchałem, tylko o tak. Tu jest miejsce, są. Tak, to należy ułożyć tu i wepchnąć. Ajajajaj. Nie pasuje to w swoje miejsce, nie pasuje. No teraz weszło. Delikatny trzask.
i już jest na miejscu. No i wkurza mnie to, bo to trzeba palcem jednak przyciskać tu, gdzie są jednak wycieraczki, są poręcze, delikatne elementy. O. Na wszystko jest dosyć mało miejsca, chociaż nie ma tragedii. O i dobra, założone. Widzieliście, nie było to trudne. Trochę cierpliwości i spokoju. No, czy równo jest? Coś ustawię opór. Czyżby nie tak się... O, teraz było jednak minimalnie przesunięcie. Nie słyszę trzasku. Ale czy wszystko jest na swoim miejscu? Wózek tu się kręci. Tu też. No, ale ten jakoś dziwnie wraca. O, teraz słychać. Jeszcze. Z tej strony nie jest na miejscu. Zobaczcie, odstaje. Naprawdę jest tyle. O, dobra, już. Jeszcze jedna strona. Tak, już teraz jest. Dobrze. Udało się. Cały czas mnie tutaj zastanawia temat tego jednego drobnego elementu. Z tej strony jest. Z tej strony jest. Z tej strony jest. A z tej strony nie ma. Moim zdaniem go tu brakuje. No i pytanie, czy kiedykolwiek był, bo go nigdzie tu nie mogę znaleźć. Tak jak mówię, muszę się cofnąć do filmu. Dobra. Wózek się obraca jakoś dziwnie troszeczkę. Ciasno ma tutaj, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Tym dużo luźniej. O co tu chodzi? No nic, dla porównania sobie obejrzę Wektrona, którego już posiadam, jak wygląda kwestia tych elementów, jak wygląda kwestia obracania się wózka, a póki co model mam w miarę przygotowany do tego, żeby na makiecie zobaczyć, jak jeździ i czy współpracuje prawidłowo z dekoderem. Bo to jest w tym momencie najważniejsze, raczej powinien jeździć. Ok, no, łatwo tu nie jest, jak widzieliście, głównie problem jest z tym, że jednak ilość detali, delikatność tych detali powoduje, że trzeba bardzo uważać, ostrożnie w skupieniu to robić, żeby niczego nie uszkodzić. No już mam tutaj stres związany z tym, że tego elementu nie mogę znaleźć i jeszcze spojrzę. Wszelkie po instrukcje, czy to się gdzieś nie zaplątało, nie zawieruszyło. Dobra, to złożone jako tako, to złożone. Jeszcze tu raz spojrzenie do pudełka, nawet wyjmę to pudełko. Nie, tu nic nie ma, ewidentnie nic. Ślepka mogę tu. Dobra, niech sobie leży osobno. No to nic, pozostało mi nic innego. Nie pozostało mi nic innego, jak model zawinąć i schować do pudełka. Tak. Okej. Tak. O, znowu telefon, także fajnie się składa, bo ja tu kończę powoli narrację, to będę mógł spokojnie oddzwonić. No dobra,
To ja sobie na spokojnie zapakuję już tu. Lokomotywę mam już na torach, niestety zbyt dużo Wam nie pokażę. Zmieniłem adres na 3, to dekoder powinien mieć taki fabryczny. Przypomnę, że no, pudełko było otwarte, więc nie byłem pewien, czy z tym dekoderem wszystko jest w porządku. I proszę bardzo. Kręcę. Słychać minimalnie jakieś jakby wycie, jakby coś w tej elektronice działało. W jedną, w drugą nic. Jeszcze próbuję to przeprogramować. OK, dajmy 3. I nic. Ani światło, ani żadne funkcje nie reaguje. Ten dekoder jest po prostu martwy. Tak? I tyle z tym dekoderem. Stąd nie pokażę Wam, jak model jeździ. Tyle się natrudziłem, żeby go włożyć do środka. Będę musiał go po prostu wyjąć i tyle. I oznaczyć wyraźnie na pudełku, że jest to dekoder uszkodzony. Nie mam szczęścia do tych dekoderów 21 MTC. Jakoś ciągle coś się z nim dzieje i to drogie ESU tu też tak coś się kiedyś stało. Teraz sobie powoli przypominam, że coś tam się działo. Dobra, kolejna sprawa, która nam została do wyjaśnienia, to tego drobnego elementu, którego nie znalazłem. Pokażę Wam dla porównania. Tu jest Vectron DB Schenker i obejrzyjmy. Tu jest ten element, tu ten z drugiej strony. Jest z jednej strony i jest z drugiej, więc ewidentnie któryś z tych elementów już zgubiłem. Jeszcze nie oglądałem własnego filmu. Jeszcze tego nie wiem, co jest tak naprawdę, ale tu mi tego elementu brakuje i zdecydowanie był to bardzo drobniutki element. Już Wam zaraz pokażę, co dokładnie o to ustawienie lokomotywy. O taki mały tu drobiazg, mam nadzieję, chyba teraz złapało ostrość. Tu pokazuję paznokcie teraz pod światło. Także tak to kurczę jest. Drobny element, nie wiadomo kiedy i gdzieś tam wyskoczy, czy może już go nie było wcześniej. No nie mam pojęcia. Mam o tyle uboższą lokomotywę. Pakowanie jednego modelu do pudełka, a drugi już, dobra, bo musiałem go gdzieś odłożyć, drugi spokojnie już poza wizją, czyli tego Vectrona zapakuję. Zresztą nie muszę dokładnie, gdzieś tam czeka mnie temat kupna zapasu w ogóle wszelkich dekoderów i Lux 22 i tych 21 MTC. Zapasy się skończyły, trzeba się po prostu zaopatrzyć. No dobrze, to jeszcze raz Wam tu pokażę. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do oglądania innych filmów w serii oraz na kanale. Żegnam się z Wami. Cześć. Jeszcze raz ja i obiecana scena, gdzie wyjaśnię temat tej jednej części, której mi brakuje. No strasznie mnie to tu zdeprymowało. To słyszeliście podczas samego nagrywania, że tej części nie mam. Bardzo nie lubię, jak cokolwiek uda mi się uszkodzić w modelach, a już w szczególności podczas rozpakowywania, bo gdyby coś się stało na makiecie z mojej winy, coś się wykoleiło, trzepnęło, spadło i tak dalej, no trudno. Ale tutaj przy pierwszym kontakcie, jak coś pójdzie nie tak, to jestem, no... rozumiecie to, zwyczajnie zdenerwowany. I tu widzicie, odnoszę się do, akurat wziąłem, zatrzymałem się na stop klatkę, na filmie zrobiłem, wszystko pokazuję tu w Internet Explorerze, niech już będzie, będę w jednym programie. I ewidentnie z tej strony, to jest ta strona, widzicie, nie ma tego elementu, tak? Tego elementu tutaj nie ma, więc już się uspokoiłem, jak w końcu obejrzałem swój film.
uspokoiłem się, że okej, go nie było. No ale dalej, no to dobrze, to może dostałem jakiś lewy model, nie taki, wybrakowany, powinienem może reagować, może nie. No, musicie to zrozumieć, bo no, mam wielu znajomych kolekcjonerów, modelarzy, którzy potrafią wybierać model 1 z 10, 1 z 15, z 20, żeby był idealny, żeby wszystko było ok. A jeśli coś nie jest, a to oni są kupującymi, to mocno wybrzydzają, zbijają cenę i tak dalej. Stąd szalenie istotne jest, żeby te modele były w stanie nienaruszonym, nieuszkodzone, kompletne i tak dalej. No dobra, także tym się kierowałem, żeby po prostu to raz na zawsze sobie tu wyjaśnić. I tak jak mówię, spojrzałem na swój film, nie ma tu tego, więc się uspokoiłem. Ok, nie zgubiłem, nie muszę przepatrywać, przesiewać worka z odkurzacza i tak dalej. No dobra, no to pytanie, czy rzeczywiście tego nie ma? No to na szybciutko zdjęcia w Google, grafiki. I to mnie kieruje na stronę, uważam, że ta strona ma najfajniejsze zdjęcia taboru, aczkolwiek ostatnio troszeczkę pokpiwają sprawę i nie dają takich super szczegółowych, ale mają najpiękniejsze, najbardziej wierne, czyli Reisezugwagen.eu, to strona niemiecka. No i proszę bardzo, tu na tej stronie niestety tych zdjęć za dużo nie ma, bo raptem są dwa zdjęcia lokomotywy i jedno oryginału. Z tego oryginału to tutaj za bardzo nie zobaczymy. Tutaj element jest, tu też jest, może chodzi o drugą stronę, ale tu na zdjęciach modelu i to będzie ta strona. Tu spójrzcie się, to powiększenie niewiele daje, nie ma tu tego elementu, tu jest ten taki duży, ja przepraszam, nie wiem jak się to nazywa, pewnie ktoś z Was mi napisze, chociaż no, przyznaję się, że może i tak nie zapamiętam. A tu druga strona jest ten duży element i tutaj też jest jakiś mniejszy, tamtego elementu nie ma, także nie było. Natomiast jak spojrzałem na model lokomotywy DB Schenker Rail Polska, tak jak Wam pokazałem, to tam to było, stąd mnie to zmartwiło. Dlaczego jeszcze uważałem, że mogłem to zgubić? Dlaczego zwróciłem na to uwagę? Ano dlatego, że i tu już też gdzieś tam w filmie było widać, tu Wam pokażę, obudowa jak ją zdejmiemy, ona ma tutaj mnóstwo wcięć, gdzie są te różne elementy powklejane. Tu jest wklejony element, tu jest wklejony element, to jest wklejone właśnie i w przypadku tego Vectrona poprzedniego, który mam firmę LS Model z tego DB Schenker Rail Polska, to wszystkie te rzeczy były na tyle słabo wklejone, że one mi za każdym razem jak zdejmuję obudowę, no do tej pory 2-3 razy może zdjąłem, nie miałem więcej potrzeby, to mi to, to pozostają te elementy luzem, wylatują, muszę je zbierać. Na szczęście obudowa jest na tyle ciasna, że jak już ją założymy, tu są takie jakieś minimalne zapadki i te elementy da się z powrotem włożyć tak, że potem się nie gubią. One same z siebie nie wylecą, jak model jest złożony. Natomiast jak zdejmiemy obudowę, to od tutaj budy się odrywają. Także taka uwaga, no ale zdecydowanie warto zwrócić uwagę w przypadku takich modeli, czy na pewno wszystkie części mamy, czy na pewno nic nam się tu nie zgubiło. Znowu, do czego piję? Do tego, że równie mnóstwo detali jest na przykład w lokomotywach włoskiej firmy Acme. Ja tam mam kilka traksów i z tymi traksami różne numery miałem. A to wycieraczka się zgubiła, jedna, druga, trzecia, a to też identyczne elementy gdzieś tutaj mi się gubią. Niektóre mam luzem w pudełku, niektórych mi brakuje. A jeszcze wspomnę, że w przypadku firmy Acme możemy zapomnieć, żeby takie części dokupić sobie jak Pico czy Wroco, stąd no, po jakimś czasie przez zwykłą nieuwagę mamy niekompletny model. Dobra, na sam koniec jeszcze filmu, skoro już dodatkowy komentarz, skoro przy komputerze, no to polecam zdjęć tej lokomotywy w internecie, jest cała masa, bardzo zrozumiałe, bo okleina jest mega efektowna, nawet na polskim Ilostanie jest ta lokomotywa wymieniona, 193-366 i jest parę zdjęć z Polski,
co na pewno nie wyczerpuje zdjęć tej lokomotywy. No tutaj jest prześliczne zdjęcie, zobaczcie jak to wygląda, no po prostu fajnie, nasycenie barw pięknie oddaje. Niestety tu z tego zdjęcia widzimy po tej stronie, że coś jest, tak? Czy na innych będzie widać? No na tym tu zdecydowanie za mało widać, żeby wyrokować. Ja mówię, w dalszym ciągu nie wiem, co to jest z tego zdjęcia. No widać, że coś tu powinno być. I już cofnę. O, może na tym. Tu jest piękny z boku. No i może rzeczywiście, może tu jest, ona jest mocno wykontrastowane. Może tu coś jest, coś tu widać, że jest, ale czy w tym momencie na tym zdjęciu nie widać, czy to jest coś, co jest gdzieś głębiej, czy to tuż przy obudowie zewnętrznej, ale to zdjęcie też jest piękne. No i dobra, nie będę może sprawdzał, o jeszcze to jedno zobaczymy, bo to jest też fajne. O, tu jest ten element, to jest ten mały, tu jest ten duży, no żeby tego autora jeszcze jedno się pojawiło, to byłoby super. Super. I teraz tak, już ostatni komentarz na koniec. No, przy okazji zobaczcie, nie zdjęli tutaj oznaczenie końca pociągu, ale właśnie on stoi, a może dopiero się podstawił. Także wcale nie stoi na czele, tylko na końcu kontenerów, bym powiedział. A propos tutaj tego komentarza. Nie jest, chyba nie jest podczepione, pantografy położone, więc nie wiadomo, może się po prostu przystawił. Dalej tak. Jestem różnorodny, ktoś też tak przetłumaczył, a tutaj zwrócę uwagę na fajny komentarz, który wyjaśnia, o co chodzi. To, co ja próbowałem w jakikolwiek sposób od siebie powiedzieć, tu jest bardzo zwarcie napisane, promującej równość, tolerancję, wielokulturowość wśród pracowników DB Cargo. I dokładnie o to chodzi. Tu też jest krótka notka o innych kolejnach, także na tym tu zakończę opowieść o tej lokomotywie, o tym modelu. Tak jak powiedziałem, jestem bardzo zadowolony, bardzo mi się ten model podoba. Dekodery już mam zamówione, za jakiś czas przyjdą, szybciutko sobie podmienię, tamten trafi do pudełka z napisem uszkodzony i żeby już mi drugi raz w ręce nie wszedł. No dobrze, to jeszcze raz dziękuję za obejrzenie odcinka. Zapraszam do oglądania innych odcinków serii. Żegnam się z Wami. Cześć.